Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny w sercu. Drodzy bracia i siostry, Kościół cały wsłuchuje się dzisiaj w te słowa, którymi Chrystus objawia tajemnicę swego serca. Uczcie się ode mnie, mówi. A słowa te znaczą, że On sam jest naszym nauczycielem, naszym mistrzem. Nie tylko przez wszystko, co czynił i mówił, jest naszym nauczycielem i mistrzem przede wszystkim przez to, kim był. A kim był Jezus Chrystus, to wyraża się w sposób szczególny w Jego sercu. To, kim był, stanowi niezgłębioną tajemnicę. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, mówi Jezus. A równocześnie, kto widzi Syna, ten widzi Ojca, bo tylko Syn zna Ojca. Z kolei zaś zna Ojca również każdy, któremu Syn zechce objawić. Tak więc kluczem naszego poznania Boga jest Chrystus, Syn Boży i Syn Człowieczy. A w centrum tego poznania jest serce. W dniu dzisiejszym Kościół cały oddaje temu sercu cześć liturgiczną. Raduje się, że dane mi jest w tym dniu odwiedzić Płock. Płock, jedną ze stolic piastowskich naszego kraju, a zarazem prastarą stolicę biskupią. Iluż to ludzi, synów i córek polskiego Mazowsza w ciągu stuleci uczyło się tutaj Bożej i ludzkiej prawdy od Chrystusa, obcując z wewnętrzną tajemnicą Jego serca. W dalekich stuleciach, jak święty Stanisław, Kostka z Rostkowa. I w naszych czasach, w tym wieku XX, który zapisał się szczególnym świadectwem wyznawców i męczenników. Uczcie się ode mnie. Ta prawda, której nade wszystko mamy się uczyć od Chrystusa, to prawda miłości. Serce Odkupiciela objawia nam prawdę miłości, która jest z Boga. Miłość Boga wyraziła się w tym, że Ojciec zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Nim. Miłość, która jest z Boga, jest życiodajna. Kto miłuje, narodził się z Boga, bo Bóg jest miłością. Narodził się, to znaczy ma życie z Bogiem. Żyje życiem Bożym. I wtedy tylko zna Boga, ponieważ miłości nie poznaje się inaczej, tylko przez miłość.
Dlatego też ten, kto nie miłuje, nie zna Boga. Ta życiodajna miłość jest z Boga, a nie z nas. Nie my umiłowaliśmy Boga, ale On sam nas umiłował. Tak więc Bóg jest pierwszy. W Nim ma początek nie tylko wszelkie istnienie, ale nade wszystko wszelka miłość w świecie istot stworzonych. Wszelka miłość w naszych ludzkich sercach. Miłość ma w Bogu swe źródło. A to przedwieczne źródło objawiło się w czasie. Objawiło się w sposób najpełniejszy wówczas, kiedy Bóg Ojciec posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Aby miłość, która jest darem samego Boga, mogła stać się udziałem serca ludzkiego, trzeba, aby został przezwyciężony grzech. Tylko miłość ma tę moc. Jest to bowiem miłość odkupieńcza. Miłość odkupieńcza, którą pulsuje serce Syna Bożego. Apostoł i ewangelista Jan, który przemawia w dzisiejszej liturgii, tłumaczy, czego mamy uczyć się od tego Syna, który jest odkupicielem świata. Mamy, pisze, uwierzyć miłości, jaką Bóg ma ku nam. Taka wiara oznacza nie tylko poznanie Boga. Ona jest równocześnie nowym życiem. Jest życiem w Bogu. Święty Jan pisze, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Życie w Bogu pozwala nam niejako doświadczyć tego, że Bóg jest miłością. Tego właśnie mamy się uczyć od boskiego serca Chrystusa Odkupiciela. Pan Jezus znajduje szczególną radość w objawieniu tej najgłębszej, najistotniejszej prawdy o Bogu. Mówi: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Kto to są owi prostaczkowie? Czy nie mogą nimi być także mądrzy i roztropni? Żyjemy wszakże w epoce postępu naukowego, w epoce upowszechnienia oświaty. Trzeba więc powiedzieć, że bardzo wielu mądrych i uczonych, a niektórzy nawet bardziej jeszcze niż inni, pozostaje wrażliwych na objawienie Boga, który jest miłością.
A więc trzeba ich zaliczyć do tych ewangelicznych prostaczków. Miłość Boża jest wybraniem. Jest też odpowiedzią na wybranie ze strony tego, który pierwszy umiłował. W tym tkwi sama istota przymierza, jakie Bóg zawarł z człowiekiem. Przymierze to ma swą historię, związano naprzód z dziejami Izraela, jak przypomniało nam pierwsze czytanie dzisiejszej liturgii. Bóg dał się poznać potomkom Abrahama jako Bóg przymierza. W sposób szczególny przez wyzwolenie synów i córek ludu wybranego z niewoli egipskiej. Wybrany zaś został, jak słyszymy, lud najmniejszy, aby jawne było, że nie żadna ludzka wielkość jest powodem tego wybrania, ale tylko miłość, dlatego, że Pan was umiłował. Przymierze Boga z ludem wybranym stanowi tylko obraz, zapowiedź tego wybrania odwiecznego, jakim Bóg ogarnia całą ludzkość w swym jednorodzonym Synu. Serce Syna, serce Jezusa, przebite włócznią na Golgocie, jest objawieniem tego uniwersalnego wybrania, a zarazem przymierza nowego i wiecznego. W sercu Chrystusa objawia się Bóg jako miłość, objawia się jako wierny w miłości, pomimo grzechu człowieka. Pomimo wszystkich grzechów i niewierności, jakie wypełniają dzieje ludzkości na ziemi, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość. Ludzkie serce Boga człowieka świadczy najpełniej, świadczy nieodwołalnie o tej miłości Boga, która jest wierna.